pracowita cukierniczka. Pewnego razu w pewnym miasteczku mieszkała Mandy, cukierniczka, której cukierki i ciasta były znane w całym mieście, a zwłaszcza jej babeczki o smaku truskawkowym i czekoladowym. Kiedy wschodził dzień, Mandy już otwierała piekarnię i sprzedawała tylko najświeższe ciasta zrobione z najlepszych składników. Jeśli pod koniec dnia zostały jakieś ciastka, przekazywała je biednym dzieciom, a następnego dnia robiła świeże. Ludzie ciągle odwiedzali jej cukiernię. Doprawdy, Mandy, twoje ciastka są przepyszne. Mój syn chce tort tylko z twojej cukierni. Bardzo dziękuję. A oto dwie babeczki w prezencie na urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, ciociu. Naprzeciwko jej cukierni stała cukiernia Barneya. Barney był bardzo leniwy. Widział, jak klienci ustawiają się w kolejce po ciasta Mandy i był o to zazdrosny. Jeśli jej biznes dalej będzie się rozwijał, nikt nie przyjdzie do mojego sklepu. Muszę coś zrobić. Barney wymyślił plan, który miałby przyciągnąć więcej klientów do jego sklepu. Dwie babeczki w cenie jednej. Dwie babeczki w cenie jednej. Niektórzy klienci ze sklepu Mandy chodzili do Barneya, ale po czasie i tak wracali do Mandy. Dwie babeczki w cenie jednej. Barney, smak twoich babeczek jakoś nie jest tak dobry jak te u Mandy. Nawet jeśli są tańsze. Twoje ciastka po prostu wydają się nieświeże. Przykro mi. Pewnego dnia szlachcic przyszedł do sklepu Mandy. Czy to ty jesteś znaną cukierniczką Mandy? Tak. W czym mogę pomóc? Mój syn widział na urodzinach przyjaciela twoje czekoladowe babeczki. Nalega, żeby miał takie same na swoim przyjęciu urodzinowym. To dla mnie zaszczyt. Może spróbujesz ciasta i zdecydujesz, które wybrać. A, to byłoby idealnie. Są pyszne, pyszne. Z pewnością chciałbym je kupić na przyjęcie. Bardzo się cieszę. Ile chciałbyś zamówić i kiedy jest przyjęcie? Odbędzie się za 3 dni, w sobotę. Czy mogłabyś wysłać 100 takich ciastek do mojego domu? Przygotuję ciastka i wyślę ci je w sobotę do godziny 15. Mandy ciężko pracowała, ale udało się jej przygotować 100 babeczek. Niestety Barney usłyszał o ogromnym zamówieniu Mandy i postanowił go zniweczyć. Jeśli szlachcic na dworze królewskim polubi jej ciasta, już nikt nie przyjdzie do mojej piekarni. Muszę zepsuć jej zamówienie. Tej nocy, kiedy Mandy przygotowała wszystkie ciasta... Nareszcie, wszystkie 100 ciast zrobione. Jutro rano powinnam je wysłać szlachcicowi. Wyślesz te ciasta tylko wtedy, gdy zastaniesz je rano. Następnego ranka, kiedy Mandy przyszła do swojego sklepu, była zszokowana widokiem myszy zjadających jej ciasta. Mój Boże! Jak to się stało? Co ja teraz zrobię? Muszę wysłać ciasta za 3 godziny! Mandy bardzo się martwiła. Wtedy odwiedził ją Barney. Co się stało, Mandy? Czym się tak martwisz? Ty nigdy nie otwierasz tak wcześnie swojej cukierni. Co tutaj robisz? Mam zamówienie do domu szlachcica na 100 beczek. Ukradłeś
Wypadłeś z mojego sklepu! W biznesie nie ma uczciwych zasad. Teraz Mandy była naprawdę zła. Nie mogła pozwolić, by Barney tak ją wykorzystał. Ale co w takim razie zrobić? Nagle wpadła na pomysł. Szybko poszła do kuchni swojego sklepu, a 3 godziny później zrealizowała swój pomysł. Spójrz, mamo! Ciasto, które wygląda jak zamek! Zamek w cieście! Chcę taki! Wow! Co za piękne ciasto! Sama je zrobiłaś? Tak! Mandy dostarczyła takie ciasto szlachcicowi, jakiego nigdy dotąd nie widział. O, co za piękne ciasto! Dziękuję. Wiem, że chciałeś babeczki, ale wymyśliłam coś bardziej wyjątkowego z okazji twoich urodzin. Bardzo mi się podoba. Teraz Mandy była znana nie tylko ze swoich babeczek, a także z pięknych ciast. Zaczęła otrzymywać jeszcze więcej zamówień niż wcześniej. W sytuacji wydawałoby się bez wyjścia, Mandy nie straciła spokoju i wykorzystując odrobinę kreatywności, odniosła jeszcze większy sukces.